Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z grami Final Fantasy 4 DS. Po tym jak zrobiliśmy już praktycznie wszystko inne co wypadałoby zrobić, należałoby wreszcie odzyskać ostatni z kryształów, który znajduje się w tejże zapieczętowanej jaskini, którą mogliśmy otworzyć jedynie mocą naszej nikarzony króla krasnoludów. To też zresztą właśnie uczyniliśmy. Sama zapieczętowana jaskinia zaś jest cholernie sporą lokacją. W dodatku, jak też to łatwo się domyślić, biorąc pod uwagę co tu jest schowane, jest tutaj dosyć sporo pułapek, które mogą być dość nieprzyjemne w skutkach, jeżeli nie będziemy zbytnio na nie uważać. Co one robiły, Hime? O, to się może skończyć. Oby nie. To się nie skończy zapewne. A zaraz zobaczymy. No. Kane na Little Boss Hutabiej. Jak cię proszą. Na razie jeszcze proszą. O, wow, konfuz weszło. Tak powinno. Chociaż raz. Jeszcze żyjesz? Okej. Okay. Teraz niech on sam się dodatkuje. Czemu on rzucił to w nas? To powinien zatkować jego. Może nie chcieć mnie tu być. On miał na sobie confuse. Czuję się oszukany. Wiedziałem, że coś mi tu nie gra. Ta walka przebiega zbyt nie po mojej myśli. Ech, no cóż. Chciałem dobrze. Naprawdę chciałem dobrze. Czy tu nie ma liny? Tu nie ma liny. A jeżeli nie ma liny, to mogę iść dalej. O, przejście. Pomijając już za fakt, że nie jest to przejście, tylko cholerne drzwi. Wow, 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 gdzie jest efekt? Chyba nie zdążę. Yeah. Phoenix Down. Chyba teraz, czy mam tu coś, co narzuca efekt? To jest moje pytanie na dziś. Nie. Chyba teraz do niego rzucę Phoenix Down. Teraz tak. Potrzebuję defekta gotowego. Tylko na kogo? Powinienem dążyć. Pamiętacie, jak mówię o pułapkach? To jest jedna z tych pułapek, mianowicie drzwi pułapki. Te mają tą niemiłą tendencję do używania na nas instant key przy każdej możliwej okazji. Jednakże poprzedzają to atakiem target, który dokładnie pokazuje, kto będzie jego celem. Więc jeżeli mamy wystarczająco szybką osobę, która jest w stanie rzucić reflekt, to drzwi potrafią się po prostu najzwyczajniej w świecie same zabić o siebie. To jest nam jak najbardziej na rękę, dlatego chyba sobie ustawię reflekt na pierwszym miejscu. Względnie, jeżeli wiemy, że nie zdążymy, możemy zawsze rzucić slow i próbować się jakoś z tego wykurować. Kotetsu. Oczywiście rzut słabsze. O niewiele, ale zawsze. No nic. Zostaniemy w takim razie przy tym, co póki co mamy. Lepszego wyjścia nie mamy, prawda? Tyle. Co my to... Och. Au. To bolało. A,
Eba, potrzebuję tu zrobić jakoś w miarę bezpiecznie. Co może nie być aż tak proste, jak poznałam? Chociaż o ile będzie mnie atakować w ten sposób, to mam tu przynajmniej szansę przeżyć. Problem zaczną się w momencie, kiedy atakować mnie będzie Blaze'em. Czego wolałbym jednak uniknąć. Dobra. Już nie ten problem z głowy. O, wow! Dara, co zaboli? Nie aż tak, jak myślałem, że zaboli. A widzicie, na posłowości się udało tak... To jeszcze żyje? Wow! Ci wrogowie zrobią się teraz bardziej wytrzymali. Z tej strony mogę w tej walce równie dobrze posiedzieć do momentu, kiedy będę miał wystarczająco dużo many, ponawiając sobie cały czas playem. Bo jednak niektóre moje postacie trochę jej straciły. Mniej więcej trochę za dużo. Jestem pewien, że słyszę gdzieś coś jakby radio? O, konfi... Nie? Nie... Na cholerę gdzie? Okej, chyba mi się tylko wydaje. Mogę być odrobinę przewrażliwiony po prostu. Kolejna skrzynka w niej bestiariusz, który mi się na nic nie przyda. Tak naprawdę. Okej, co my tu... O, fuck! Cokolwiek co ma Blaze jest dla nas śmiertelne. Nie wiem, czy już zdążyliście to zauważyć. Co się raczej zbyt prędko nie zmieni. Nawet jeżeli bym chciał. Chyba, że nagle dostaniemy coś, co jest nam w stanie zagwarantować odporność na ogień, to nie ma problemu. A, pół biedy, że nie trzeba się bawić żadne minigierki, bo wchodzę po linie, takie niezgadne, to nie drzwi. Dążę. Zaletą takie rozwiązanie jest również to, że przy normalnym zabijaniu tych drzwi po zabiciu ich pojawia się potwór. Co nie ma miejsca w momencie, kiedy zabijamy je poprzez reflekta. Przynajmniej mamy pod tym względem spokój. Czy to jest przejście dalej? Tak. Chyba. Może. Nie wiem. Jak mi się wydaje. Błagam! Dajcie mi! O, dziękuję. Chciałem tylko to odkryć. Okej. Okay. Chodziło mi dokładnie o całą mapę. Otrzymałem 3 bębny Gai. Bo Quake to tak bardzo przydatna umiejętność. Dla świętego spokoju slow. Ty przypaj smoka. Ty zaatakuj chimerę. Powinno jakoś to pójść. Te chimery to jest najgorsze, co mnie może to spotkać. Niby nie ma aż tak dużo punktów życia, bo latem 5000, ale... Mimo wszystko, te obrażenia, które zadają Blaze'a, są niedorzeczne. I mam to dokładnie na myśli. One są po prostu niedorzeczne. To, że Kane zaraz kogoś uleczy, to inna sprawa. I to za nie mało sumę. Ciii.
Tao. Ok. Teraz chcę popracować Adwind. Manu, póki mogę. I będzie ok. Okej, nał się zawiać. Myślałbym też, że taki mistrz jak ty będzie trafiał częściej, ale najwyraźniej jesteś po prostu beznadziejny. Leap of faith! Ciekawe, czy dąży. Dążył. Chyba więcej zabił. I nawet poziom dostał. Magia. Pam pam pere pam 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 pam. Jest 20 do Boga. Okej. Jakkolwiek nie lubię tego robić, tak potrzebuję leczenia. Odrobinę. Nie do końca, ale zawsze tak się przyda. Okej, teraz co tu mamy? Wiem tylko, że jest lekkie odgałęzienie, tylko co dokładnie w nim, to nie wiem. Nie zgadnę. To rzeczy trochę zbyt przewidywalne. Zdążysz? Proszę, proszę, proszę. Okej. Okay. Mówcie co chcecie, ułożenie Refractor na pierwszym miejscu to był genialny pomysł. Nie, nie czy coś takiego jak w Personie, że jedna postać umrze, to cała postać, cała drużyna ginie. Bo to było okropne. No, spójrzcie, pusty pokój. Cały pusty. I po co walczymy z tymi nieszczęsnymi drzwiami? Dobra, po nieszczęsnej drzwi. Deżywi. Reflect. To teraz wyobraźcie sobie, że Rosa mogłaby nie mieć reflekta w tym momencie gier. Byłoby to lekko irytujące, nie uważacie? Nawet nie chcę o tym myśleć. Mogę leczyć jego 5 poziomów w plecy. Przeraża mi to. Skrzynka! A w niej Ether. Od dziś nadajemy w Etherze. Mogę czemu nie spodziewać sobie za tymi drzwiami? A nie dlatego. Z pana nie wiedziałem co tam jest, ale miałem jakieś takie dziwne przeczucie, że może tam nic nie być się zbadać! Jak już mówiłem, z jedną bestią z Blaze'em mogę walczyć, z dwoma nawet nie myślcie o tym. Widzieliście, że ci, którzy stoją z tyłu, dostają po 1400-1500, toż to... Prawie tyle, co Lewiatan mi zadawał. Co jest moim zdaniem lekko chore. Tak myślałem. Things up. No spójrzcie, kolejne drzwi. I mean, kolejna pułapka. Drogo, okej. Okay. No, nikt nie mówi, że będzie lekko. A z drugiej strony, nie jest aż tak źle, oprócz tego nieszczęsnego Blade'a. Tak na sumie, Sealed Cave to dość klimatyczna lokacja, przynajmniej dla mnie. Można tutaj doskonale zobaczyć, że jesteśmy jednak pod ziemią. Wiecie, wszędzie pełno lawy, jest to jednak jaskinia. Ma wszystkie cechy takiego typowego podziemnego podziemia. Tak, to sens jakiś ma, tylko nie wiem, czy koniecznie musiałem to aż tak ujmować. Co tego zawsze mnie zastanawiało. Jak to się dzieje, że biegając normalnie po skałach, które powinny mieć tak na logikę jakieś 100 ileś stopni Celsjusza. I nie dostaję nawet za to obrażeń. No na litość boską, przecież stojąc w pobliżu
magmy, to temperatura już rośnie do niebotycznych rozmiarów. Przynajmniej tak powinno być. Ale pewnie nie jest. Żywy o świętości. Jej. I niższe obrażenia. No. No. Cóż. Wiedziałem, że nie chodzi mi to tak łatwo. A bez wami mogę walczyć. A z wami nie mogę walczyć. Wipe bez możliwości zapisu w międzyczasie znudziły mi się już jakiś czas temu i wolę nawet uciekać się do tchórzostwa. To są pewne stany granice. Jednak. Naprawdę. I to bynajmniej nie granice ciągów ani funkcji. Roze, 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 roze. Wow! Okej. Okay. Jest też na to trochę łatwiejsza metoda, która składa się do tego, że postawiamy Draw Attacks na Cecila. Dzięki czemu to zawsze na niego będzie szedł Char Target. No, oczywiście tuż zanim pójdzie Knife Dimension, które teoretycznie go zabije, także przynajmniej nie mamy tego problemu, że nie wiem, na korzyść Refracta. Możemy wtedy w ciemno praktycznie rzucać na Cecila, bo wiemy, że Target pójdzie w Cecila i... dziewiąty wymiar również pójdzie w Cecila. O, Fuma Shuriken przyda się już niedługo. Naprawdę. O, cześć. Wy chyba nie byliście aż tacy silni? Jak mi się wydaje, przynajmniej. Mam nadzieję, że się nie mylę. Gorzej jak się mylę, ale to już inna sprawa. Dobra, nie jest aż tak, jak myślałem. A że ify załatwia, to inna sprawa. Okej. Kto się zmieniało? O. Wiedziałem, że byłeś przeciwko odpowiedzialny za zmianę postaci. Kiedy wychodzi o niej Chandrake, to... w sobotę chyba... Chyba to jest tak... Ninjutsu Flame. Hej, atakuj! I pyt. Jestem pewien, że dużo zada. Yeah, right. Edge mnie właśnie momentami irytuje tym, że jest średni we wszystkim, co robi. Nie jest niczym jakiś przekonywujący. Mógłby być lepszy w atakowaniu fizycznie. Jego ninjutsu też nie należy do najpotężniejszych, nawet jeżeli trafia o słabościach. Cóż, nie nadaje się do niczego sensownego tak naprawdę. Uroki bycia wszechstronny. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, że ktoś jest wszechstronny i jednocześnie jest we wszystkim dobry. Roza, Roza, Roza! A takie przypadki są naprawdę odosobnione. Zresztą z pewnego rozsądnego punktu widzenia to ma sens. Wyobrażacie sobie postać, która jest we wszystkim dobra. Po co chcielibyście używać kogokolwiek innego? I czy taka postać nie byłaby odrobinę zbyt przepakowana? Też jest pytanie dziś. No nic nie ma, co za niespodzianka. Ale... Wolę to już rzędu. Mogliby dać dla odmiany jakieś normalne drzwi. O, to poszło w kainę, prawda? Aaaa.
Cóż, taki już mój fart. No, na to nic się czasami nie poradzi. Poza zgrabnymi, zwinnymi palcyma. Jak to ładnie określam, proszę. Dobra. Tak się jak. O, widzicie. Chciałem powiedzieć, że potrzebuję wskrzesić Kane'a, ale... Akurat daje mi możliwość zrobienia tego. I bez pomocy Phoenix Down'u Fanny Raze'a. Ach, cóż. Do zobaczenia w tym razie, kiedy widzimy dalszą część zapieczętowanej jaskini.